Więc moja mama wzięła sprawę w swoje ręce, po prostu wzięła ten pierścionek, założyła mi na palec, powiedziała, no dobrze, dobrze, ładnie wygląda. Małgosia się zgadza. Pasuje. Tak, Małgosia się zgadza, a my tak staliśmy i trochę się histerycznie śmialiśmy. Ona jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. On osobą spoza show biznesu. Pobrali się w 2008 roku i mają wspólnie trójkę dzieci. Rodzina jest dla nich najważniejsza, a swojej prywatności strzegą jak oka w głowie. Mam nadzieję, że uda mi się dziś poznać jak najwięcej szczegółów z dnia ich ślubu. Zapraszam na rozmowę z Małgosią Sochą. Dasz wiarę? Historia waszej miłości trochę jest taka filmowa. No bo poznaliście się, ty miałaś wtedy 16 lat? Tak. 16 lat. To jest czas wakacji, słońce, plaża, szum fal, przystojny ratownik. No wiesz, to my się poznaliśmy rzeczywiście na wakacjach i żadne z nas nie myślało o tym, że to będzie związek na całe życie. Taka tak zwana miłość wakacyjna. Ale jak się okazało, ciągnęło nas do siebie. Na początku to był kolega, przyjaciel i gdzieś parę lat minęło, chyba każdy z nas musiało dojrzeć, czegoś się o sobie dowiedzieć. I żeśmy się spotkali znowu i była okazja, żeby ta relacja stała się czymś poważniejszym. Więc to też jest fajne dla mnie, że myśmy się poznali jako naprawdę bardzo młodzi ludzie, którzy gdzieś tam dojrzewali i mieliśmy okazję się poznać, kiedy tak byliśmy tacy po prostu czyści i nie wiązało się z tym, że każdy z nas był kimś, albo coś miał, albo czegoś nie miał. Więc to jest taka absolutnie czysta relacja, że chcieliśmy być sobą dlatego, bo chcieliśmy być razem. Więc to jakby bardzo to doceniam, szczególnie dzisiaj i szczególnie w tym momencie, w którym jestem. Jak Krzysztof cię poznał, no bo tak mówisz tak naprawdę, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale jednak on bardzo starał się od samego początku podtrzymać te relacje. Ja słyszałam, że on znał w okolicy morza wszystkie budki telefoniczne, bo regularnie do ciebie wydzwaniał, bo ty przyjechałaś na te wakacje na chwilę i wyjechałaś. On tam nad morzem został, no ale starał się podtrzymywać ten kontakt z tobą od samego początku. Wiesz co, no tak, rzeczywiście, żeśmy bardzo dużo rozmawiali. Ale dzięki. W tamtych czasach, wiesz, no nie było komóreczki, że sobie dzwonisz, żebyś FaceTime'ik. Nie, ja pisałam listy, Krzysiek do mnie nie dzwonił, więc to było bardzo, bardzo zabawne, ale to nie było zabawne, romantyczne. No tak, pewnie tak, ale gdzieś rzeczywiście ale ta relacja była taka bardziej koleżeńska, kumpelska, każdy z nas miał swoje życie w swoich miastach i żeśmy jakby to nie było takie na serio. Myślę, że później, kiedy każdy z nas już skończyło studia i spotkaliśmy się znowu, jakby to dopiero gdzieś tak miało szansę rozkwitnąć na nowo. I mogliśmy chyba to jakby, ale przez ten cały czas rzeczywiście gdzieś nas tak ciągnęło do siebie, ale tak gdzieś na serio rzeczywiście można powiedzieć, że to się zaczęło dopiero po tym, jak skończyliśmy studia i byliśmy już tacy no, bardziej dojrzali, bo nie można powiedzieć, że dojrzali się. Zaczął się wasz związek, ale od tego momentu, kiedy zaczęliście być razem, do momentu zaręczyn znowu minęło sporo czasu. Czy to było tak, że Krzysiek po prostu któregoś dnia padł na kolana i ci się oświadczył? Czy ty wzięłaś sprawy w swoje ręce i powiedziałaś, no dobra, stary, jesteśmy razem już ze sobą kilka lat, albo w prawo, albo w lewo? No rzeczywiście trochę tak było. To tak jest, że ja myślę, że mężczyźni chyba w dzisiejszych czasach trochę się boją takich deklaracji. I coś jest takiego, że ta kobieta w pewnym sensie musi tak mężczyznę popchnąć w jedynie dobrym i słusznym kierunku. I ty popchnęłaś. Jak popchnęłam, chodziłam, krążyłam wokół sklepów z biżuterią i pokazywałam, który pierścionek mi się podoba i o jakim bym marzyła, gdyby ewentualnie zaświtałoby mu w głowie, że gdyby chciał się Czyli oświadczyć. Czyli tak delikatnie dawałaś sygnały. Tak. Czyli to nie było takie ultimatum, dobra stary, albo się oświadczasz, albo odchodzę. To było potem. Okej, dobra, czyli zaczęłaś delikatnie. Więc on to wszystko absolutnie przyjmował I nic z tym nie robił. Nie, jakby słuchał i na tyle rzeczywiście dobrze, jak się okazało, wysłuchał, bo kiedy przyszedł ten dzień, kiedy mi się oświadczyła, to było w święta Bożego Narodzenia, w Wigilię i mieliśmy jechać do jego rodziców właśnie na Wigilię.
to zanim pojechaliśmy, Krzysztof przyjechał do moich rodziców z kwiatami dla mnie, dla mojej mamy i oświadczył mi się w moim domu rodzinnym, co było bardzo przyjemne. I jakby było dla mnie jednocześnie zaskoczeniem, no z drugiej strony bardzo na to czekałam, ale byłam oszołomiona tą sytuacją, na tyle oszołomiona, że obydwoje, ja coś takiego mam, że w sytuacjach takich stresowych czasami reaguję takim śmiechem, więc zaczęłam się po prostu jakoś bardzo tak chyba histerycznie śmiać. Więc moja mama wzięła sprawę w swoje ręce, po prostu wzięła ten pierścionek, założyła mi na palec, powiedziała, no dobrze, ładnie wygląda. Małgosia pasuje, się pasuje. Zgadza. Tak, Małgosia się zgadza, a my tak staliśmy i trochę się histerycznie śmialiśmy. To ciekawa historia zaręczyn. Tak. I już właśnie do rodziców Krzysia jechałam już jako narzeczona, więc było mi tak raźniej na duchu, żeby tak mi przedstawił swoim rodzicom. Ale to był pierwszy raz, kiedy jechałaś do rodziców? Nie! No nie, ale tak wiesz, ale na święta, kiedy już miałam poznać rodzinę całą i już byłam jako oficjalną narzeczoną. Więc to no, zawsze, to z innej pozycji zawsze lepiej brzmi. I ten czas, tak jak ja to mówiłam, takiego zaklepania, trochę trwał, więc więc już on miał poczucie, mąż, wtedy jeszcze narzeczony, że no w sumie co miał zrobić, to zrobił i jest już wszystko, jest już okej. No ale wiadomo, że kobieta gdzieś dąży do tego, żeby przyszedł ten kolejny krok. I chyba po 2 latach, no ja już nie wytrzymałam. Od zaręczyn, bo teoretycznie jest tak, że no wiesz, ty jesteś specjalistką od ślubów. Rok. Że to pół roku, chyba że dobrze by było, żeby minęło pół roku, kiedy trzeba wyznaczyć tą datę ślubu. Tak, prawda? Ale rok powinien być między zaręczynami a ślubem. A, rozumiem. I że wtedy, i to już a jest jak tak. Nie, to wiesz, co się dzieje? W ogóle pierścionek traci ważność. A, no to widzisz, no to... I powinien nowy kupić. No to nie miałam tej świadomości, więc upiekła mu się. No, miała być nowy pierścionek. No, miałabym nowy pierścioneczek. To minęło 2 lata, no i już stwierdziłam, że rzeczywiście no, w tym takim, takim stanie tej rezerwacji no, nie można tyle trwać, że to trzeba iść krok dalej. Tak jest. No i postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce, więc znowu zaczęłam krążyć wokół takich sal weselnych, różnych miejsc, gdzie można organizować wesela i śluby i szukałam. Krzysztof tak po prostu nie brał tego za bardzo na serio. I znalazłam miejsce, które sobie upatrzyłam, które wymyśliłam sobie, że będzie idealne na to, żeby tam zorganizować wesele. Pojechałam tam sama. Sama je obejrzałam. Ale mówiłaś mu o tym, czy pojechałaś tam w ogóle w tajemnicy? Znaczy, nie, ja mu tylko mówiłam, że cały czas jakby krążę wokół tematu, szukam, że coś znalazłam, ale nie było takiej sytuacji, żeby on mówi, dobra, to razem. Jakby, nie zainteresował się. Znowu zostawił mi bardzo na tyle wolną rękę, że myślał, że wiesz, to jest coś takiego, że jak coś może nie tykam, to może to się nie wydarzy, że jakby to było takie znowu jak na zasadzie tego pierścionka zaręczynowego, więc nie podejmował tematu, ale też nie mówił nie. Więc to było dla mnie takie ciche przyzwolenie, że mogę coś w tym... W tej kwestii zrobić i rzeczywiście tak było. Ja pojechałam, dowiedziałam się o wolne terminy na rok do przodu. Jak się okazało, że kolejny są, rok. No ale trzeba rok kolejny czekać, no to już miała 2 pierścionki. No nic. W każdym razie rzeczywiście ten termin udało mi się na chwilę tak przerezerwować i wróciłam do domu, bo powiedziałam Krzysiowi, że jest termin na 5 lipca 2008 rok, tak? 12 lat temu. 12 lat temu, dziękuję, że jest termin. I co na to, bo chciałabym jutro pojechać, a nie chciałabym stracić tego terminu i czy on się zgadza, więc żeby mi dał znać rano. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Zostawiłaś mu noc na przemyślenia. Tak, więc nie wiem, czy spał? Czy nie spał. Dokładnie, ja tego nie wiem, ja spałam. Spokojnie, obudziłam się rano i on powiedział tak, możesz jechać. Dobrze.
dobrze. I tak się, no w ten to sposób rok później wzięliśmy ślub. Ale mnie inni pytają, co by było, gdyby powiedział, że nie. Że nie. Myślę, że, myślę, że byśmy się rozstali. Że to byłby dla mnie sygnał do tego, że chyba nie traktuję do końca poważnie tej relacji, tego związku. Ale jakby małżeństwo nie równało się z tym, że to będzie utrata wolności, że żadne z nas nie będzie się miało szansy realizować. I absolutnie nie. Jakby wydaje mi się, że jakby to, żeśmy sobie powiedzieli, to sakramentalne tak, sprawiło, że myśmy się poczuli pewniejsi siebie nawzajem, spokojniejsi i nawet wbrew pozorom mogliśmy się skupić na innych rzeczach, bo wiedzieliśmy, że już my mamy siebie i możemy zawsze na siebie liczyć. I co by się nie działo, zawsze jesteśmy razem, na dobre i na złe. Więc jakby inne obszary naszego życia, byliśmy się w stanie im bardziej oddać. Małgosiu, ty wybrałaś salę weselną. A całą organizacją też ty się zajęłaś? Tak, bo to jeszcze nie było takich czasów, gdzie były wedding planerki. Uważam, że to jest super, to jest takie fajne zajęcie, organizowanie komuś przyjęcia marzeń. Wesele było super, to była najlepsza impreza, śmiało mogę powiedzieć, w naszym życiu. Bawiliśmy się fantastycznie i to było urocze, bo rodzice Krzysia nawet mówili, Krzysztof, dlaczego ty się nie bawisz ze swoją żoną? A on mówi, mam na to całe życie. Więc on się bawił ze swoimi znajomymi, ja się bawiłam ze swoimi znajomymi. No to pięknie. Spotykaliśmy się przy barze i mówisz, jak jest? Ja mówię, super. A on mówi, też, ja też, ekstra. I każdy z nas w swoją stronę. Ale to może też dlatego, że wiesz, wy już byliście tak wiele lat razem w związku, że mogliście sobie na taką swobodę pozwolić. Chyba tak, ale wiesz, to my się po prostu cieszyliśmy też tym, że są, jest tyle ludzi, których lubimy, z którymi lubimy spędzać czas, których są osoby też przyjechały, z którymi się dawno nie widzieliśmy. Ilu było gości? Wiesz to nie było duże wesele, to, wiesz, to było wesele 120 osób, więc... No to też niemałe. Też niemałe, ale też nieduże, o których się słyszy, prawda? Więc też to nie było duże wesele. I uwielbiamy obydwoje, no myślę, że nie jesteśmy w tym odosobnieni. Film To właśnie miłość, czyli Love Actually. I zrobiliśmy zaproszenia na podstawie właśnie okładki z filmu. Nasi znajomi graficy pomogli nam w tym. Wyszło świetnie? Wyszło bardzo fajnie, wyszło na maksa wiarygodnie, ponieważ goście nasi, którzy dostali to zaproszenie, byli przekonani, że są zaproszeni na jakąś premierę filmu, tak przez chwilę nie kojarzyli, bo rzeczywiście tak to było utrzymane, ale na tamte czasy to był dość oryginalny pomysł. Czy ta konwencja filmowa była też potem w jakiś sposób kontynuowana na weselu, czy tylko postawiłeś nie, jakby, na to zaproszenie? Zaproszenia, później każdy dostawał jeszcze takie serduszka, to były takie lizaki, goście dostawali serduszka, lizaki, takie tylko od nas i no i tak naprawdę jakby konwencja ta filmowa już dalej też nie chciałam tego ciągnąć, żeby też to takie nie stało się monotonne. A co było trudnego dla Ciebie w tej organizacji? Czy coś Ci sprawiło kłopot? Z czym musiałaś sobie poradzić i Cię najbardziej zaskoczyło? Najtrudniejsze dla mnie nie, ale dla mojego męża było to, że trzeba zatańczyć pierwszy taniec, no, skoro się zdecydowaliśmy na wesele i to już takie tradycyjne, tak. Więc trzeba było zatańczyć pierwszy taniec. To był moment, kiedy ja byłam właśnie po tańcu z gwiazdami, więc jakby ja ten te wszystkie taneczki miałam w małym paluszku. No dokładnie, biedny Krzyś, więc kiedy próbowaliśmy w domu zatańczyć walca angielskiego i liczyłam mu na 3, on wychodził na 4 do góry, więc stwierdziłam, no nie, nic z tego nie wyjdzie. I wysłałaś go na kurs? Słuchaj, nie było czasu. Okay. Nie było czasu. Za późno się za to zabraliśmy. Ale wyszliśmy z tego absolutnie, wydaje mi się, że całkiem nieźle, ponieważ bardzo lubimy Anię Dąbrowską. Miała w tym momencie taki bardzo fajny kawałek, był dość świeży. Nigdy więcej nie tańcz ze mną. Więc był absolutnie dość też taki przekorny, jeżeli chodzi o sytuację, dokładnie. kiedy masz ślub i masz pierwszy taniec. To dlatego potem na weselu nie mogliście razem tańczyć. Więc poczekaj, i właśnie nasz taniec polegał na tym, że więc to było absolutnie tak przekornie, żeśmy właśnie został puszczony kawałek Nigdy więcej nie tańczy ze mną i sobie tańczyliśmy po prostu jak na imprezie razem. I wszyscy byli tak zachwyceni, że ten kawałek, że mieli wrażenie, że
zrobiliśmy naprawdę niezłą robotę, że to był bardzo trudny układ choreograficzny. Przygotowywany miesiącami. Przygotowywany miesiącami, że to było świetne. I my po prostu absolutnie, że to było bardzo zabawne, że tak to wszyscy odebrali. Ale to świetnie. No więc tak, więc na wszystko był sposób. Tak miało być. Tak miało być, więc to, co okazało się być tą trudnością, wyszło jako coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego, spektakularnego i pieczołowicie przygotowywanego, ale tak nie było. Myślę, że w ogóle ta impreza, to całe wesele było bardzo spontaniczne. Pokazała, jeżeli chodzi o tak samo o przystrojenie kościoła, moja bratowa i mój brat bardzo, bardzo mi pomogli wtedy. I oni właśnie przystrajali, moja przyjaciółka. Wiele życzliwych osób, którzy nam pomogli i gdzieś tam dzięki temu to się wszystko udało i tak chyba bezboleśnie. Czyli organizowałaś ty, rodzina. No ale tak, do tej pory tak, Krzysiek nie za bardzo się zaangażował w zaręczyny, potem w wybranie sali. To czy jest jakiś temat przy organizacji ślubu wesela, w który Krzysztof się zaangażował? Tak. Co wziął na siebie? Muzyka i DJ. Super. Bardzo mu zależało na tym, że kiedy będziemy wchodzić kiedy już właśnie będziemy wchodzić na salę weselną, żeby został zagrany kawałek I Am The Tiger. Nie wiem dlaczego. Wziął to na klatę. Wziął to na klatę. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Nie. No niemożliwe. DJ-owi się pomyliło i zagrał zupełnie coś innego. O nie, czyli była jakaś wpadka. Ale co, on to wziął na klatę, on to miał przygotowywać, więc to, co leżało po jego stronie, no trudno. Nie wypaliło! Nie wypaliło! To, co ja wymyśliłam i to, co mnie miało przypaść w udziale, to wszystko się udało, on... Czyli dobrze, że w zbyt wiele kwestii się nie zaangażował, bo mogła być to powiedzieć. Pełna w to. Więc bardzo dobrze, ale cała reszta wyszła absolutnie... wiesz, to absolutnie było coś, co on sobie wymyślił w głowie. Nikt tego nie zauważył, ale on był bardzo rozczarowany tym, bo on miał jakiś... Rozumiesz, to był jego film w głowie, który chciał, żeby właśnie tak było. Pogodził się z tym. Co miał zrobić? Nie powiedział, nie? Wróć robimy proszę. Dubel. Dokładnie. Tutaj mamy wesele w stylu filmowym, tak, zrobimy dubelka. Proszę. Tak, nic takiego nie miało miejsca, więc po prostu show must go on i wszystko poszło dalej, ale już to było też na tyle spontaniczne i tak naprawdę jakby myśmy też do końca nie przywiązywali do tego takiej wagi, no ale więc ja tak jak mówię, to wesele było dla nas czymś takim, naprawdę taką, jakąś taką kwintesencją chyba radości, takiego spełnienia naszego. Myśmy się bawili do 6 nad ranem. Później jeszcze chcieliśmy iść do lasu i po prostu... Do lasu? No, ale wiesz, nie ze znajomymi. Po prostu czuliśmy taki niedosyt, bo robiliśmy to wesele blisko. A co chcieliście robić w tym lesie ze znajomymi? Wiesz, to chyba... To była jakaś taka była... ogólna, wiesz, energia, to było lato, pięknie, gorąco, ciepło. W sumie o 6 rano już widno. Widno, więc jakby wiesz, że już naprawdę gdyby nie lipiec, tylko wrzesień, to mogliście tak żeby iść. Hello, już od 3 godzin was tu nie powinno być, a my cały czas chcieliśmy się bawić, więc przyjęcie weselne odbywało się blisko Lasu Kabackiego, więc rzeczywiście, nie wiem, jakaś taka była fantazja, żeby pójść do lasu, nie wiem, narobić hałasu, nie wiem, o co nam chodziło, ale tak nie było, więc żeśmy wszyscy już wrócili do domów, ale było naprawdę tańce na stołach, super, super impreza, super zabawa. Ja to absolutnie wspominam, tak bardzo... Bardzo, bardzo radośnie i z takim uśmiechem na ustach. Sobie nawet myśleliśmy kiedyś, że fajnie by było móc powtórzyć taką po prostu tą całą ceremonię. Nawet ceremonia w kościele, w którym braliśmy ślub, też była bardzo też taka fajna, pozytywna, bo mieliśmy taki chór gospelowy, który śpiewał, więc też wszyscy tak jakby też było inaczej, innego, było coś prawda? Innego, było też tak fajnie, radośnie i my nie byliśmy spięci, więc to się też fajnie tak, myślę, że tak wszyscy goście jakby czuli tą taką atmosferę nie takiego stresu i spięcia, tylko raczej czegoś takiego, że my jesteśmy w tym bardzo
pozytywni, radośni i szczęśliwi, więc jakby też jakby jakiekolwiek były potknięcia, to nikt niczego takiego nie zauważał, bo jakby to nie o to chodziło tak naprawdę. No oczywiście byłabym chora, gdybym nie zapytała o twoją stylizację, no bo dla kobiety jednak ta suknia ślubna jest bardzo ważna. Czy ty długo ją wybierałaś? Bo nie. Postawiłaś na klasyczny bardzo model, skromny. Tak. Ty? Gwiazdo moja! No ale wiesz, to chyba to tym bardziej jest coś takiego, że jeżeli masz poczucie, że masz szansę się przebierać i są do tego różne inne okazje, niekoniecznie ten... W wielu filmach już w ogóle występowałaś w sukni ślubnej, tak, nie? Tak. Trochę ślubów masz za sobą. Trochę ślubów mam za sobą, ale wtedy jeszcze nie byłam tak doświadczona w ślubach. Ale też nie miałam takiej potrzeby, jakby miałam takie poczucie, że chciałam, żeby ta suknia ślubna była... oczywiście, żebym ja się w niej komfortowo czuła, żeby odzwierciedlała mnie, moją osobowość, więc nie chciałam, żeby ona była taka za bardzo strojna. Chciałam się w niej czuć komfortowo. Mało tego, nie miałam butów na obcasie, tylko miałam baleriny, więc ja byłam jedyną osobą na swoim weselu, która miała buty do końca. No właśnie, dlatego, że były wygodne, to do 6 rano właśnie do 6 rano bawiłam się w swoich butach. Ale ja wiem, że na przykład panny młode praktykują coś takiego, że mają na przykład jedną suknię właśnie do kościoła i na pierwszą jakby część, taką najbardziej oficjalną, a później się przebierają w coś bardziej takiego właśnie... No i dlaczego ty tak nie zrobiłaś? Wiesz co, bo przyznam szczerze, że gdzieś tam suknia ślubna, która wydawała się być na tyle skromna i kosztowała tyle, że już by mnie nie było stać na to, żeby kupić drugą. Kolejną. Była skromna, ale droga. Ale często to jest tak, że te, wiesz, najbardziej klasyczne, takie proste modele, ponieważ są wykonywane z dobrej jakości tkanin, są bardzo drogie. Tak, ale też miałam takie poczucie, że założenie jest takie, bierzesz ślub, jeden na całe życie, prawda? I to bardzo Więc też chciałam się móc nacieszyć bycia w tej sukni ślubnej. Mhm. Więc pomyślałam sobie o tym, że chciałabym, żeby być cały wieczór, cały dzień w tej jednej sukni. Całą noc do rana. Żeby po prostu móc się rzeczywiście jakby nacieszyć, wybawić i żeby ona była komfortowa, ale myślenie o tym, żebym miała na przykład inną suknię, którą mogłabym zmienić, jakby nie... Po pierwsze, rzeczywiście mój budżet już był na tyle już nadszarpnięty, że sobie pomyślałam, że to już chyba... No. Że trzeba przystopować, a po drugie właśnie, że to jest taka sukienka, którą spokojnie będę mogła się bawić przez cały wieczór i będę się czuła komfortowo. Czy dziś jak na nią patrzysz, to myślisz sobie, to był idealny wybór, czy myślisz, tak, mogłabym tak, co tak, innego tak, wybrać? Tak, nie, to był idealny nie wybór. Nie żałujesz? Nie, absolutnie, ale przyznam szczerze, że nigdy nie ośmieliłam się założyć jej drugi raz. No właśnie chciałam zapytać o jej losy. Ona jest i ją mam oczywiście. Nie ośmieliłam się jej założyć drugi Dlaczego? Raz. Dlaczego? No po prostu bym się w nią nie zmieściła. Nie gadaj! Mówmy się, jesteś 12 lat potem, trójkę dzieci potem i myślę, że... Ej, spróbuj. Wiesz co, napisz mi dzisiaj, czy weszłaś. Proszę, zrób to. Dobrze. Jak ją odnajdę, to spróbuję, ale nie odważyłam się. Absolutnie nie odważyłam się i ona jest i no właśnie, jeszcze moje dzieci, moja córka nigdy jej nie widziała. Też mogłabym jej Dzisiaj pokaż. Tak, ale rzeczywiście uważam, że była na tą sytuację inna. To jest też fajne, że jakby nie mam poczucia takiego, że chciałam, żeby to była inna suknia ślubna, że czułam, że to była ta jedyna wyjątkowa i cieszę się, że to właśnie w niej wystąpiłam. Tak się zastanawiam, czego ci życzyć na koniec, bo tak, no już masz związek, który przetrwał lata, jest sprawdzony na wszystkich frontach. No wiesz, zawsze, wiesz, uważam, że to nie można niczego zapeszać, ale wiesz, no wszystko się może wydarzyć. Jesteśmy ze sobą aż 12 lat, w sensie małżeństwie, a ktoś może powiedzieć, że tylko 12 lat, więc... No zobaczymy. Trójka dzieci na koncie. Tak dalej planujecie jeszcze jakieś... Dzieci? Tak. Wiesz co, no życie zaskakuje, ale na razie ja absolutnie czuję się spełniona jako mama. Matka. Spełniona jako mama, spełniona jako żona, zdrowa, piękna, z karierą. Czego więcej potrzebujesz? Czasu!
Właśnie, bo to jest bezcenne. Tak. Czasu, bo wiesz co, rzeczywiście mam cudowną rodzinę, mam cudowną pracę. I też mam fantastycznych przyjaciół, na których czasami, wiesz, po prostu właśnie nie mam, nie znajduję miejsca, czasu, żeby się spotkać. Więc żeby móc to wszystko pogodzić, po prostu brakuje czasu, więc życz mi czasu. Życzę Ci czasu na relaks, na relacje z przyjaciółmi, na wspaniałe podróże. Och, kocham, dziękuję. No i na cudowny czas, który będziesz mogła spędzać ze swoją już no całkiem sporą rodziną. No tak, rzeczywiście, już nasza piątka to już jest naprawdę wyzwanie, szczególnie w podróży. No to kochana, tego czasu i masę wspaniałych, romantycznych momentów z Krzysztofem, tego Ci życzę na koniec. Ja Tobie też! Z Twoim Krzysztofem! No właśnie, tylko... Hello, swoim! Każdy w swoim domku. Tak. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!